Siemanko mordy, w dzisiejszym odcinku będziemy mówić na temat podciągania do karku. Kiedyś zadała mi o to ćwiczenie pytanie znajoma trenerka, pozdro Zuza. I szczerze przyznam, że do tego momentu jakoś szczególnie nie rozmieniałem tego ćwiczenia, bo mi ani nie było potrzebne, ani nie widziałem jakiegoś szczególnego sensu w używaniu go. Natomiast oczywiście pytanie spowodowało falę gdzieś tam przemyśleń i dzisiaj się tymi przemyśleniami z Wami podzielę. Także zapraszam. Pierwsza rzecz, jak to powinno wyglądać? Otóż najczęstszy błąd, jaki widzę w podciąganiu do karku, i to jest nagminne, łokcie za plecy, głowa na żyrawkę do przodu, czy tam na żółwika, i to jest oczywiście niepoprawna forma, czyli tak jak to teraz widać na filmie. Natomiast jak to powinno wyglądać? Łokcie ciągniemy do boku, tak jak w klasycznym podciąganiu na chwytem, czyli głowa powinna być zachowana maksymalnie prosto, łokcie ciągniemy do boku. Jak widać na filmie, na którym to wykonuję, no nie jest to proste, a uważam się za względnie mobilnego człowieka. W związku z czym nie tylko mobilność, ale też siła w tym konkretnym zakresie ruchu jest ważna. I sugerowałbym najpierw zabrać się za wyczyszczenie techniki tego ćwiczenia, zanim zaczniemy dorzucać do niego jakieś dodatki lub robić go na potęgę w dużej ilości powtórzeń. Teraz właśnie po cóż by takie ćwiczenie robić? Tak samo jak wyciskanie z zakarku, jeżeli poprawienie ruchu w trudniejszym zakresie będzie miało korzystny, pozytywny wpływ na poprawienie ruchu podstawowego, czyli wyciskanie z zakarku będzie nam pomagało swobodniej wyciskać żołniersko, no to w ten sam sposób wykorzystujemy podciąganie do karku. Czyli jeżeli mogę, jeżeli jestem względnie swobodnie w stanie się podciągać w trudniejszym zakresie ruchu, czyli do karku, to na pewno będzie to miało wpływ na moje podciąganie klasyczne nachwytem. W związku z tym stosujemy to jako ćwiczenie akcesoryjne właśnie po to, żeby poprawić nachwyt. I teraz jak to robimy? Sugerowałbym przede wszystkim, tak jak mówiłem, wyczyścić technikę tego podciągania. Jak widać, moje są takie se, więc gdybym miał zacząć je robić, i prawdopodobnie zacznę, ale gdybym miał zacząć je robić, to skupiłbym się na trójeczkach, maksymalnie piątkach, ale w perfekcyjnej formie, czyli łokcie ciągnięte do boków, głowa wyprostowana, tak żeby to po prostu wyglądało tak, jak ma wyglądać, czyli w zasadzie jak odwrotność ruchu wyciskania z zakarku, które notabene jest nieco łatwiejsze, może przez obciążenia, w każdym razie. Zacząłbym od wyczyszczenia formy, a później dążyłbym sobie do takich ładnych 8, maksymalnie 10 podciągnięć. Przed tym pułapem nie ma sensu, przynajmniej w mojej opinii, dokładania do tego ciężaru, bo ruch wykonany z dużym obciążeniem, ale biednie, nadal jest biedny. Czyli przede wszystkim dbamy o formę tego ruchu, o to, jak on wygląda, a później go dociążamy na tyle, żeby być w stanie zachować formę. Aha, zasady tego, jak gdzieś tam wpleść to w trening, tak samo jak w odcinku z wyciskaniem żołnierskim z zakarku, który możecie obejrzeć tu, no tu gdzieś będzie link w każdym razie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że skorzystacie. Jeżeli tak, to subskrybujcie, lajkujcie, kciuki w górę i udostępniajcie. Jeżeli nie, to też subskrybujcie, lajkujcie, kciuki w górę i udostępniajcie. Tam jest gdzieś taki dzwoneczek, nie? Że coś się go klika, żeby Wam wyświetliło, że wrzuciłem nowy film. Także pozdro mordy, następny odcinek w czwartek. Do zobaczenia.